Hej kochani, witajcie na kanale Zapytaj Anię. Dzisiaj właśnie Ania będzie dla Was testować nowy odkurzacz. Odkurzacz ręczny, bezprzewodowy. Wiecie, że uwielbiam sprzęty wszelkiego rodzaju, które ułatwiają mi pracę. Wy także często pytacie o to, jakie są moje ulubione sprzęty. Prosicie, abym zrobiła takie filmiki. Słuchajcie, pamiętacie, jak rok temu na Family Beauty Box zostałam ambasadorką tego robota odkurzającego i wtedy właśnie firma Avangard wysłała mi ten odkurzacz do testu. Ten odkurzacz ma już rok. Cały czas go używam, jest rewelacyjny. Po prostu to jest ogromna ulga. Zresztą ten, kto ma robot odkurzający, to wie, o czym mówię, ile to jest czasu zaoszczędzonego. Oprócz niego zawsze miałam odkurzacz ręczny, ale miałam odkurzacz z kablem i niestety tak się stało, że po włączaniu go do kontaktu wybijało mi korki. Więc to był czas na zmianę i właśnie dlatego zmieniłam mój odkurzacz tym razem na bezprzewodowy, co w ogóle jest rewelacyjne. Wszyscy w domu są zadowoleni, my już go testujemy przez miesiąc. I właśnie najfajniejszą sprawą w tym odkurzaczu jest to, że jest on bez kabla. Ale może Wam go pokażę, bo tak nie będę tylko gadać. Tu jest mój robot, a tutaj w komóreczce, może oświecę światło, stoi sobie mój nowy odkurzacz i zobaczcie, kabel jest, ale kabel jest do bazy. Ściągacie sobie tylko z bazy go. Zgasła lampka, to znaczy, że się już teraz nie ładuje. Odkurzacz jest naładowany. Po włączeniu będziecie widzieć, ile się lampek świeci. Tutaj są trzy lampki. Jeżeli się trzy świecą, to znaczy, że jest w pełni naładowany. I tak po kolei sobie schodzą te lampki w trakcie odkurzania. Czekajcie, może wyciągnę jeszcze akcesoria od razu. Tutaj sobie trzymam wszystkie akcesoria. Tak się nazywa ten odkurzacz. Po odkurzeniu nakładacie sobie go i dalej się ładuje. Nic nie musicie z nim robić, więc wystarczy tylko tą bazę zamontować na ścianie i problem z głowy w ogóle jest obsługa bajecznie prosta. Oto odkurzacz Papillon T10. Edycja home. Ten odkurzacz jest bardzo leciutki, jest o wiele lżejszy od tego mojego poprzedniego, jest o wiele mniejszy od tego mojego poprzedniego. Wiecie, że tamten zielony był po pierwsze większy, cięższy, a poza tym nie wyglądał tak ślicznie, bo ten ma taki nowoczesny, ładny design. Jest bardzo dobrej jakości plastiku. Ten plastik jest takim plastikiem błyszczącym, odpornym na zarysowania. A to też ważne, żeby ładnie wyglądał. Tak, pięknie się prezentuje, ale pewno zastanawiacie się, tu już mam śmieci, zastanawiacie się, jaką ma moc, bo jest to odkurzacz na baterię i to było pierwsze pytanie mojego męża. Zapytał się, no ciekawe, jaką będzie miał moc. No ale mu pokazałam, powiedziałam im, poodkurzaj. Więc zmusił się do odkurzenia i przyznał mi rację, że faktycznie był zaskoczony, jaką miał moc. Poza tym on ma dwa biegi. Ma ten bieg podstawowy, gdzie można odkurzać wszystkie powierzchnie płaskie i do większych zabrudzeń albo do dywanów sobie używam ten drugi bieg. Może Wam włączę, pokażę Wam w jaki sposób działa. Na płaskich powierzchniach używam tego pierwszego biegu. Większe zabrudzenia albo więcej śmieci, to włączam drugi bieg. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Odkurzyłam pół dywanu, więc ta jest odkurzona, a ta nie. Ten odkurzacz tutaj na spodzie ma szczotkę. Szczotkę, która wraz z uruchomieniem się obraca dodatkowo, więc fajnie wyczesuje Wam włosie dywanu. Oczywiście krótkie, nie mówię o takim długim, który by się od razu zaplątało w ten odkurzacz. Już Wam pokazuję.
tak to wygląda. I jak już widzicie, wyłączę. Jak już widzicie, tutaj są światełka jeszcze LED-owe, więc to jest super. Jak na przykład chcecie podkurzać coś na przykład pod ciemną szafką i nie widać tego. Ten odkurzacz ma dodatkowe akcesoria. Tym przyciskiem bardzo łatwo w ogóle jest do rozmontowania. Macie krótki odkurzacz. Krótki odkurzacz możecie sobie połączyć z tą szczotką i możecie iść odkurzać na przykład schody albo coś, co chcecie tylko ręcznie sobie poodkurzać. Ta szczotka oczywiście i światełko też się uruchamiają. To w ogóle jest super, bo to było mi tyle razy potrzebne na przykład w aucie, kiedy mam coś do poodkurzania. Taka gąsienica, super. I na przykład do tego nakładka, która jest praktycznie w każdym odkurzaczu, taka nakładka wąska. I wtedy nie ma szans, żebyście nie weszli nawet w najmniejszą szczelinę. Czy to pod lodówkę, czy na przykład w aucie właśnie między siedzeniami. To jest super. Jest jeszcze jedna szczotka, której ja używam albo do okruszków, do zmiatania okruszków na przykład, które mi się rozsypią albo na stole, albo pod stołem, żeby szybciutko coś poodkurzyć. Wiecie, że czasami coś się... Czasami. Bądźmy szczerzy, jak się ma dzieci, to codziennie się coś rozsypuje, więc to jest właśnie super moment, że można te odkruszki szybciutko ściągnąć ze stolika. A tą nakładkę ze szczotką, bo tu jest, zobaczcie, taki suwak, którym sobie ściągacie tą szczotkę albo ją nakładacie i tą szczotką odkurzam sobie meble. Więc te meble bardzo fajnie się odkurza, to ma dużą moc. Pod poduszkami same poduszki, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu odkurzam sobie. Poza tym ten uchwyt jest tak fajny do trzymania. Jest bardzo fajnie skonstruowany i bardzo wygodnie się go trzyma. I słuchajcie, na koniec zrobimy test. Nie odkurzałam 2 albo 3 dni. Odkurzę cały dół tym odkurzaczem, bo na pewno będzie Was ciekawić, na jak długo wystarcza bateria. A więc już Wam mówię, według producenta bateria wystarcza na jakieś 45 minut na pierwszym biegu. Jeżeli macie bardzo trudne zabrudzenia albo macie taki ciężki dywan do poodkurzania, to powinno Wam wystarczyć na 10-15 minut na tej największej mocy. Natomiast spokojnie te 45 minut wystarczy Wam na poodkurzenie albo całego dołu domu, albo całego mieszkania. Ale zrobimy test i pokażę Wam potem na końcu, ile śmieci wyciągnęłam. Bo to też może być ciekawe. Na końcu też powiem Wam o wszystkich plusach i minusach i będę miała dla Was małą niespodziankę. Wiecie, że zawsze Wam polecam rzeczy godne polecenia, dlatego testowałam ten odkurzacz najpierw przez miesiąc. On jest taki czyściuteńki w środku i ma szczotkę czyściutką, bo właśnie wyczyściłam na potrzeby filmu. Ale jeżeli chodzi o czyszczenie, to jest po prostu banalne, proste, ale to Wam wszystko dzisiaj pokażę. Ale zanim jeszcze będę odkurzać cały dół, może pokażę Wam takie zbliżenia. W kuchni mam największe zabrudzenia, bo jak wiecie, dużo gotuję, dużo pieczemy. No i zawsze jest pełno okruszków i pełno brudów w kuchni. Tak wygląda podłoga i mówię szczerze, że w ogóle nie była przygotowana, więc chyba pierwszy raz Wam pokazuję, jak brudno może być i u mnie w kuchni. Ta podłoga w ogóle jest super, bo na tej podłodze mało się rzucają w oczy okruszki i takie, wiecie, pozostałości różnego rodzaju. O, ale tu na przykład mamy mąkę z pieczenia. Pomyślałam, że mogę Wam pokazać właśnie działanie tej lampki w takich ciemnych pomieszczeniach. Nie będę włączać tutaj światła. I od razu widać te śmieci, które się rzucają w oczy właśnie przez
tą lampkę. Póki co tyle śmieci. A teraz zabieramy się za porządną robotę. I słuchajcie, w sumie to nie odkurzałam nigdy całego dołu tym odkurzaczem, bo zawsze to robi mój robot. On sobie odkurza przez jakieś 2-3 godziny, ale mi na tym nie zależy mi wtedy na czasie, bo wtedy robię masę innych rzeczy. Natomiast teraz chcę sprawdzić, ile mi to zajmie czasu, na ile starczy bateria, no i co poodkurzam, ile będzie śmieci. Więc zaczynamy. No i jest tego sporo. Teraz jeszcze poodkurzam kanapę. Muszę się schylać, bo w nim jeszcze obiektywy. Skończyłam. Odkurzanie zajęło mi pół godziny, cały dół. Gabinetu swojego nie zrobiłam, ale tak cały dół, włącznie z meblami. I robiłam, odkurzałam i na pierwszym, i na drugim biegu. Na drugim biegu były wszystkie meble i wszystkie dywany. Ile śmieci mamy? Zobaczcie, tyle śmieci. Straszne, tym bardziej, że było 2-3 dni temu odkurzane, ale też dużo mi śmieci jest właśnie na kanapach i tych okruszków wszędzie od dzieci, jak widać nawet takie kuleczki kolorowe. Może wam pokażę teraz, jak się śmieci bardzo łatwo opróżnia. Tu jest taki malutki przycisk, to sobie odkładamy. Tutaj mamy filtr, bardzo ważne, żeby mieć filtr, tym bardziej w domu dla alergików, czyli w naszym domu. Więc taki filtr jest tutaj, więc fajnie, bo można go też wymienić co jakiś czas. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby sobie wyciągnąć pokrywkę i wyrzucić wszystko do kosza. Zawsze jakieś włosy są, to trzeba sobie to ściągnąć. I tyle. Tak wygląda opróżnianie i zakładanie na nowo. Możemy pracować. Czas na podsumowanie. Zalety i wady. I w sumie wady znajduję tylko jedną i w sumie nawet mnie nie dotyczy, bo wadą jest dosyć mały pojemnik, ale jak widzieliście, starczył mi on na cały dół, włącznie z meblami. Jeżeli ktoś będzie miał brudniejsze mieszkanie albo sierść od psa, no to może się zdarzyć tak, że będzie musiał na przykład podczas odkurzania zrobić przerwę na
oczyszczenie pojemnika, ale sami widzieliście, jak to jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o jego główne zalety, to, że nie ma tu kabla żadnego, to jest super, naprawdę to jest piękne, to jest niesamowicie proste. Bierze się tylko odkurzacz, nie ma jakiegoś rozwijania kabla. Mało waży. Mało waży, jak widzieliście, robi się to jedną ręką. Można też podłączyć sobie tą dłuższą rurę z tą cienką końcówką i na przykład wtedy bez problemu odkurzyć sobie u góry pajęczyny, jak się takie zdarzą. Czasami u każdego, wiadomo. Jeżeli chodzi o baterię, sami widzieliście, odkurzałam pół godziny w trybie zmiennym, bo i na pierwszym, i na tym turbo programie i spokojnie wystarczyło. Zaraz zobaczymy, ile mamy tutaj gwiazdek. Włączę. Mamy jeszcze dwie gwiazdki, czyli spokojnie mogłabym sobie jeszcze odkurzyć i biuro, i schody, i pewnie korytarz u góry. Wydaje mi się, że nawet bateria starcza dłużej niż to producent zapewnia. Nie zajmuje dużo miejsca, to jest po prostu jeden punkt na ścianie, który znajdzie się w każdym mieszkaniu, czy to w łazience, czy w szafie, czy w takiej komórce. Powiesicie to wszędzie i tylko żeby był gdzieś dostęp do prądu, żeby ta bateria mogła się naładować. Nie wspomniałam Wam też o ładowaniu. Ile zajmuje ładowanie, więc pełne ładowanie tego odkurzacza, tej baterii zajmuje około 2,5-3 godzin. Więc super czas. Nawet jeżeli macie duży dom i musicie całość poodkurzać, to robicie sobie najpierw w dół, odkurzacie, zawieszacie sobie odkurzacz, w tym czasie on się ładuje, a Wy sobie myjecie podłogi, robicie porządki na dole i on w tym czasie się naładuje, możecie sobie iść do góry. Albo tak jak ja robiłam kiedyś, że rozkładałam sobie sprzątanie na dwa dni. Jednego dnia robiłam dół, drugiego dnia robiłam górę. Ja kiedyś marzyłam na przykład o Dysonie. To jest też tego rodzaju odkurzacz, też jest lekki, też ma dosyć dużą moc. Ale w porównaniu do Dysona, to ten odkurzacz bije go, jeżeli chodzi o jego cenę. W tej cenie, za którą możecie kupić ten odkurzacz, będzie ciężko znaleźć równie dobry sprzęt, równie miły dla oka, równie dobry, porządny sprzęt. A do tego, jako ambasador firmy, oczywiście dostałam dla Was znowu 10% zniżki, więc jeżeli będziecie mieli ochotę na zakup tego odkurzacza, to koniecznie skorzystajcie sobie z tej zniżki. Hasło to jest zapytaj Anię, bez E na końcu, zapytaj Anię. Oczywiście Wam wszystko napiszę w opisie filmu, tam też znajdziecie link, pod którym możecie robić zamówienia. Znajdziecie link do strony, gdzie możecie sobie poprzeglądać, jak szeroki wachlarz wszystkich urządzeń jest dostępny na stronie. Także serdecznie Wam polecam, z czystym sumieniem. Pamiętam, jak rok temu po mojej rekomendacji zamawialiście tego robota odkurzającego. Jak sobie go potem chwaliliście, jak mi pisaliście, więc wiecie, że polecam Wam zawsze dobre i sprawdzone rzeczy. Jeżeli macie ochotę na tego rodzaju filmy, macie ochotę, żebym Wam coś przetestowała, co u mnie widzieliście, albo chcecie coś zobaczyć, no to piszcie koniecznie w komentarzach. Chętnie dla Was to zrobię, chętnie Wam to pokażę. I jeszcze raz Wam polecam tą firmę, bo jest to firma, z którą współpracuję już ponad rok czasu i mam do niej przekonanie. No, a na dzisiaj to tyle. Nagadałam się, narobiłam się. Teraz szybki prysznic i można odpocząć. Albo zmontować ten film na przykład. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!